Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj tak dla odmiany w okolicach Szumilasu. Grześ wybrał się na szaber. Będę dokonywał grabieży Czeremchy Pospolitej, a właściwie rozeznania się w terenie póki co i zaznaczenia sobie, którą sztukę mam ochotę stąd zakosić. Zaraz o tym kilka słów powiem, dlaczego kradzież akurat. Moi mili, jest wiosna jeszcze. Warto sobie przejść i rozpoznać niektóre rośliny, a dopiero na jesień nie przesadzać. Teraz jest troszeczkę za późno, ponieważ czeremcha już kwitnie od dłuższego czasu. Zresztą liście ma i no trochę szkoda ją teraz, wiecie, wykopywać stąd i zabierać do siebie, żeby jakby te siły życiowe jej spadły. Dlatego chcę ją oznaczyć, założyć na nią taką tyrytyrytytkę i dopiero na jesień ją stąd wykopać, zabrać i posadzić u siebie. No, można by coś było zawiązać. Pomyślałem, że po co to marnować kawałek plastiku na jeden cel, ale to przynajmniej mi nie spadnie przez te parę miesięcy jeszcze. Chyba że ktoś urwie, ale szmatka mogłaby spaść, czy jakaś tam wstążeczka, czy cokolwiek innego. Dlatego tyrytytką zaznaczymy sobie, poszukamy rośliny fajnej i zaznaczymy sobie ją celem późniejszego no po prostu wykopania i przesadzenia do siebie. A dlaczego, najpierw powiem, dlaczego ta grabież tutaj ma miejsce. Oczywiście śmieję się trochę z tego, bo szukam w miejscach, w których pozwolono mi sobie wycinać i wykopywać, co bym chciał. Jesteśmy w dokładnie tym samym miejscu, w którym już kiedyś zajumałem ten bezczarny. Zresztą tutaj być może widać bardzo podobny krzew, buchnąłem kiedyś, taki jak ten. Aczkolwiek ten krzew, który ja brałem, brałem stąd, gdzie ja stoję. A teraz zobaczcie, co tutaj się dzieje. To wszystko zostało wyrżnięte. Dlatego czasami was namawiam, przejdźcie się po okolicy i zobaczcie, czy coś koło was rośnie, tak jak właśnie czarny bez, czy czeremcha chociażby, może jakaś jarzębina, może inne, no jałowiec tu jeszcze rośnie, ale on to jest akurat trochę kiepski do przesadzania. Ale warto sobie przejść w pasach przydrożnych i zobaczyć, czy nie da się jakichś roślin uratować. Bo to mówię, z tą kradzieżą to jest taka dla śmichu tam sprawa, bo tutaj ja dzwoniłem i te wszystkie miejsca przydrożne to mówili, żebym sobie brał stąd co chcę i tutaj nikomu nie sprawia to żadnego kłopotu. A moi drodzy, tutaj wszystko zostało wykoszone. W momencie, kiedy ja zabrałem takie dwa ładne bzy czarne, to za jakieś tam kilka miesięcy chyba, już nie pamiętam, resztę tych bzów, których tu było, nie wiem, ze 20, wszystko zostało wyrżnięte. Teraz gdzieś próbuję odrosnąć. Mówicie, że nie martwcie się, żebym się nie martwił, bo to odrośnie. Ja wiem, że odrośnie, tylko problem w tym, że tutaj w tym roku znowu ktoś przyjedzie, skosi raz, drugi, trzeci, w końcu ten bez padnie całkowicie, bo jak nie ma fotosyntezy, nie może przeprowadzać, to padnie. Albo po prostu będzie tak ciągle próbował wzrosnąć i go zetną, no to i tak nic z tego nie ma, bo ani nie zakwitnie, ani owoców nie będzie dla ptaków. Dlatego szkoda mi tutaj tych bzów, które zostały wyrżnięte. Niektórzy się do mnie tutaj dobijali z nauką, że wiesz, to dobrze, bo przecież to jest droga, pas przydrożny, sarna wyskoczy, to jest niebezpieczne, to trzeba kosić i tak dalej. Ludzie kochani, to jest, zobaczcie, droga taka polna, a tu jesteśmy już zaraz koło zakrętu. Tutaj nawet nikt się nie rozpędza. Tutaj jeździ jeden samochód na, nie wiem, 4 godziny i jest na tyle szeroko, że I zakręt właśnie, że i tak nikt się tu nie rozpędza. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, że coś wam wyskoczy, ani nic. Już bez przesady, to asfaltowe drogi przez wieś, kiedy się pędzi, to jest dużo bardziej niebezpieczne czasami, zarośla. Mi tu było szkoda tego bzu, że może tak być, że wytnął, no i rzeczywiście wycięli. I teraz szukam tutaj przy tej drodze albo obok, szukam też czeremchy. Czeremcha, o właśnie, dobra na te komary. Na kleszcze, na różne muchy, nie muchy, sraluchy można sobie robić różne takie no, preparaty do pryskania na siebie.
w ogóle jest takim drzewem dla nas przyjaznym, bo ludzie jak lubią nalewki na przykład, to sobie wykorzystują te owoce. Warto wykorzystać, dlatego szukam tej czeremchy, ale oczywiście szukam czeremchy pospolitej, tej naszej pospolitej, no jak to się mówi inaczej niż pospolita, czeremcha zwyczajna, o, tego gatunku. Dlatego, że ta amerykańska, pomimo że niby jest smaczniejsza, owoce są smaczniejsze, większe, taka wydajniejsza jest jakby, to jest gatunkiem podobnież bardzo, bardzo inwazyjnym, który kiedyś zresztą wprowadzono do naszych lasów zupełnie bez sensu. No i teraz ludzie ostrzegają, żeby tego nie robić, ponieważ ta czeremcha wypiera nasze polskie gatunki, w sensie, no nie, że się z nimi bije, tylko po prostu jest taka bardzo inwazyjna. To jest taki krzew, który gdzieś tam owoce spadną, zaraz rośnie, no trochę jak czarny bez. Dlatego może tutaj razem z nim występuje. No i ja chcę u siebie pod kontrolą jakoś trzymać i tę czeremchę taką polską, powiedzmy europejską tutaj, ją posadzić. Mamy z tego czy kwiaty właśnie, czy owoce, my i zwierzęta. Trochę bym to traktował podobnie do czarnego bzu. No i sobie chodzę i patrzę, bo tutaj jest dużo czeremchy. Niektóre są olbrzymie, takie jak na przykład ta, przy której stoimy. To jest olbrzymie drzewo, które rośnie tak, no rośnie trochę w pasie już drogowym, ale ponieważ jest duże, to może jeszcze nikt go nie wyciął. No ja sobie poszukam jakiejś malutkiej sadzoneczki takiej, żeby po prostu jak wiem, że stoi przy drodze i nie będzie miał nikt żadnych wyrzutów sumienia, że to wykosi, no to ja wolę to po prostu zabrać do siebie. I teraz to jest dobry moment, żeby tego poszukać. Maj, a nawet już początek, znaczy koniec kwietnia, bo to jest moment, przełom kwietnia, maja, to jest moment, kiedy czeremcha kwitnie. I jak widzimy tutaj, tak wyglądają te kwiaty. Trochę inne niż przy bzie. Bez ma takie baldachy, można powiedzieć, takie, że na płasko tak te kwiatki kwitną i taki kielich jakby. Tutaj mamy no długie te kwiaciory takie. To sobie najlepiej po prostu odpalcie w telefonie, jak to wygląda, i idźcie do lasu, zobaczycie właśnie tego typu. Ona tutaj już przekwita, jak widzicie, delikatnie dotknę, to spada. No tak właśnie koniec kwietnia, nawet czasami połowa kwietnia, zależy jaka pogoda jest. Teraz był kwiecień zimny, więc zaczęła kwitność tak naprawdę pod koniec kwietnia dopiero i do połowy maja mniej więcej pewnie będzie kwitnąć ta czeremcha. Tak wyglądają liście, mają takie specyficzne tutaj żyłki jakby, no nie będę tego tłumaczył, różni się od tej czeremchy amerykańskiej tym, że liście ma takie matowe. Nie są takie połyskujące, tamta ma troszeczkę jakby ciemniejsze i takie połyskujące te liście. Oczywiście to też zależy od tego, na jakim stanowisku rośnie, bo jak tutaj na przykład rośnie w cieniu i może w mało żyznym środowisku, to te liście pewnie są jaśniejsze. Gdyby było więcej azotu, gdyby rosła na pełnym słońcu, mogłaby być ciemniejsza. Generalnie czeremcha to zwykle jest nieduże jedno drzewo, to się rzadko zdarza, tylko raczej taki krzew, czyli na wiele pędów rosnący. To jest wyjątkowo tutaj duże, to już ma nawet chyba kilkanaście metrów to drzewokrzew, ale zobaczcie na pień, bo to jest to. O, i tu mamy pień, tak? Czyli mamy ileś tam tych trzy przynajmniej, takie duże. No plus małe odnogi, które gdzieś tam czasami, o, widać, jakieś tam połamane są. To też zresztą jest czeremcha, jedna obok drugiej. Ciemna kora, to też można poznać. Ale słuchajcie, jak pójdziecie z telefonem do lasu i w tym okresie czasu zobaczycie właśnie tego typu kwiaty, takie liście, wiele pni, ciemna kora, to myślę, że wam telefon spokojnie też rozpozna, że to jest właśnie czeremcha. Tylko że dla mnie oczywiście o wiele za duża, no bo przecież ja nie będę takiego wielkiego drzewa stąd wyciągał.
Dlatego poszukamy sobie jakiegoś malutkiego egzemplarza, taki, żeby można było wykopać, przenieść i, że tak powiem, tę kradzież zamienić w uratowanie tych drzew. Dlaczego się mówi często o tym, że czeremcha to jest strażnik lasu i ludzie mówią, że znajduje się często na obrzeżach lasu, tam trzeba tego szukać. Moi drodzy, w dzisiejszych czasach tak, dzisiaj wszystko rośnie, zwłaszcza przy lasach państwowych, wszystko rośnie na obrzeżach lasu, bo w lasach się po prostu na nic nie pozwala. To jest przyczyna, nie dlatego, że czeremcha lubi sobie rosnąć na skraju lasu, bo to każde drzewo sobie lubi rosnąć na skraju, bo wtedy ma więcej słońca, mniej konkurencji. Ale rosną te drzewa, krzewy na skraju lasu, dlatego, że w środku, jak są w rządkach sosny posadzone, to wszystko inne się wykasza jak chwasty w ogrodzie, po to, żeby rosły proste deski później. I dlatego nie ma tych roślin w środku lasu, a nie dlatego, że tak one lubią i tak tylko rosną. Zobaczcie, tutaj to jest las prywatny. Tam jest wszędzie wszystko zarośnięte. Dokładnie to samo jest z drugiej strony. Ja na prywatne tereny się nie zapędzam, nie nachodzę tam, że tak powiem, ich. Jak mam las tutaj państwowy, to nie wchodzę do tego lasu tam szukać, tylko przy drogach. Te krzewy, które się uda, to przeniosę do siebie, bo już nieraz mi się potwierdziło, że zostało wszystko zniszczone przy samej drodze. Nie zdążyłem jabłonki przesadzić koło mnie, dosłownie rosła obok siatki mojej. Nie zdążyłem, kiedyś rano przyjeżdżam, patrzę, wszystko koszą, wszystko rozwalone. To samo czeremchę miałem, taki piękny, no ciężko powiedzieć już nawet o krzewie, to było takie właśnie drzewko malutkie. Przepiękną czeremchę pospolitą miałem obok swojej działki, jakieś 20 metrów, rosła w takim rowie i też tak zwlekałem, w końcu przyjeżdżam tego samego dnia chyba co, nie, kiedy indziej niż ta jabłonka, też wszystko wykoszone. Powiedziałem sobie teraz nie, no można kupić oczywiście, do czego też zachęcam, można kupić sadzonkę, ja nie mam problemu z tym, żeby wydać tam te 30 czy 40 zł na sadzonkę, bo to widziałem, że mniej więcej w takich cenach są czeremchy zwyczajne, ale trochę mi szkoda tych po prostu, bo pieniądze to palicho, ja sobie mogę kupić, tylko no po prostu jeżeli wiem, że tutaj coraz częściej właśnie są jakieś tereny wykaszane, niszczone, no to myślę, że lepiej przenieść roślinę, której da się drugie życie u siebie, niż po prostu to kupować. No moi drodzy, mam tutaj jednego takiego kandydata. Jest tu sporo tych czeremch. Być może zaznaczę sobie więcej i w końcu którąś wybiorę, która nie zostanie ścięta, bo jak widzicie tutaj zaczyna się tam dalej taki rów, to przeciwpożarowy prawdopodobnie taki był przekopywany, a ona jest tutaj od drogi bardzo bliziutko. Ostatnio mamy takiego ambitnego kosiarza tutaj, który po prostu żnie tak, że głowa mała. Kiedyś to były zostawione te rośliny w spokoju, a teraz rzeczywiście mnóstwo tego jest wycinane. Prawie każda tam choruje na to coś, co muszę sprawdzić tam, co to jest, ale ta na przykład bardzo mało w porównaniu do innych, więc ja sobie ją tutaj zaznaczę, to już będę też wiedział, bo to warto zdjęcia sobie zrobić, że na przykład tu mamy taką roślinę, ona akurat ma pokryt właśnie taki krzewiasty, albo tutaj taka jest większa, też w pasie o pół metra od drogi, najprawdopodobniej zaraz będzie wykoszona, jak będzie to po prostu, że tak powiem, czyszczone tutaj pod jakąś taką poszerzenie drogi. Ja sobie ją zaznaczę tą tyrytytką. Nie spadnie mi, już jest zrobione ładnie i będę pamiętał zdjęcie sobie zrobić okolicy i tego krzewu, który żeśmy zaznaczali, żeby później się nie okazało, że 5 po nas zaznaczaliśmy, bierzemy 2 i te śmieci zostają w lesie, to trzeba wtedy to obciąć po prostu i wyrzucić, bo jak drzewo zresztą zacznie rosnąć większe, to będzie miało problem w tym miejscu, ściśnie to. No jeszcze sobie poszukam jednej czy dwóch takich, żeby rzeczywiście mieć w razie czego, jak mi powycinają, to żeby to
później rozpoznać sobie i mieć co wsadzić u siebie w ogrodzie, bo po prostu, wiecie, te rośliny jak zgubią liście, a czeremcha gubi bardzo szybko liście, to potem można pomylić po prostu z innymi krzewami. To już trzeba po korze rozpoznawać, to już jest trudniejsze niż po kwiatach, po liściach, po ogólnym takim pokroju. Jak się robi jesień, to robi się tak, wiecie, siwo, dziwnie, że no człowiek nie rozpoznaje, tak nie rzuca się to wszystko w oczy, tak? A teraz to już jest trochę późny okres, o którym wam mówię, co do czeremchy, ale mi chodzi o wszystkie w ogóle rośliny w okolicy waszej, to za 3 minuty jeszcze powiem o tym. Ja już zaznaczyłem, co chciałem. Zachęcam was, jeszcze specjalnie tutaj przyszedłem wam pokazać, żebyście się przeszli, zobaczyli, czy można coś sobie zaznaczyć i na jesieni przesadzić. Nie jest to chodzenie po prywatnych terenach, nie jest to chodzenie po lasach państwowych. Zobaczcie, jak tutaj już jest pusto na przykład. To już jest las państwowy. Tutaj żadnej rośliny nie uświadczycie w tych rządkach sosen tutaj. Ewentualnie jakąś brzozę, coś, co się samo tam gdzieś wysiało, ale generalnie jest praktycznie, pozbywają się wszystkiego prawie jak w tym, w jakimś ogrodzie chwastów. Dlatego w tych prywatnych, takich zaniedbanych lasach jest więcej. Popytajcie może właściciela działki, jeśli znacie, jeśli to jest jakiś sąsiad. Może wam pozwoli wejść na teren i zabrać sobie, co chcecie. A jeżeli nie, to zapytajcie się tam w gminie, tam gdzie jest zarząd dróg, w starostwie, czy gdzie to się tam pytało, już nie pamiętam, bo to dawno było. Zapytajcie się, czy nikt nie ma nic przeciwko, żebyście z tego pasa przydrożnego sobie coś tam wzięli. Tak jak mówię, bez pozwolenia proszę nie chodzić po prywatnych terenach, proszę nie chodzić po państwowych terenach i tam zabierać to, bo pomimo, że może tam za chwilę to zniszczą, a wy byście dali temu drugie życie, no to tak po prostu nie można. Jeżeli już, to po prostu zapytać kogoś o zgodę. U mnie nie było żadnego problemu, dla nich to jest jeszcze lepiej, że ja przejdę i sobie wszystko wykoszę, co tam chcę, bo oni nie muszą tego robić. I jedna ważna sprawa, moi drodzy, ja was nie zachęcam do tego, żebyście sobie brali wszystko skąd tam chcecie i nie patrzyli na nic, ponieważ filmiki są robione publicznie. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć wam, bierz co chcesz. Tylko podkreślam, szaber, kradzież, grabież jest dla zabawy dzisiaj w tym filmie napisane, bo to wszystko jest robione legalnie, za zgodą, tak? W pasie przydrożnym pozwolono mi sobie tutaj brać co chcę. I też muszę wam to podkreślić, że jeżeli coś już takiego będziecie robić, no to musicie się zapytać o zgodę w tym miejscu, w którym trzeba się pytać o zgodę. Czy to jest prywatny właściciel, czy lasy państwowe, czy tutaj ci, którzy zarządzają drogą. Myślę, że zdecydowana większość nie będzie wam sprawiała żadnych kompletnie problemów, ale tak samo jak na przykład przy formalnościach ostatnio, temat ciekawy, przy formalnościach związanych z ziemianką. Ja jako osoba, która zamieszcza filmik publicznie i publicznie się wypowiada, nie mogę wam mówić, żebyście robili wbrew prawu. No musicie to zrozumieć. Dlatego jeżeli ktoś się na takie akcje pisze jak ja tutaj, to ja wam nie tylko mówię, że się kontaktowałem i tutaj mogę sobie, wiecie, wymyśliłem bajkę. Ja się rzeczywiście skontaktowałem i mogę takie rzeczy sobie tutaj wykopywać, wycinać, co tam chcę z tym robić. I do tego was też zachęcam, żebyście nie mieli jakichś kłopotów, bo pamiętam taką sytuację, jak, no to już parę lat temu było, koło mnie tam była taka ambona myśliwska chyba, niestety. No taka, czy jakaś drabina na drzewie, nie wiem, bo to już było totalnie zniszczone. I tam deski wystawały z gwoźdźmi i tak dalej. Ja stwierdziłem, że ja przyniosę te deski do siebie na działkę, bo to mi się przyda może nawet. A przynajmniej sprzątnę te śmieci, które ktoś tam zostawił. Jakiś, nie wiem, leśniczy, myśliwy, czy kto to tam to zbudował, prawda? Więc poszedłem i to zacząłem znosić na działkę, a przejeżdżał akurat leśniczy, się zatrzymał. Proszę pana, a co pan tutaj robi? Tam do lasu sobie pan z siekierą wchodzi. Ja mówię, sprzątam po was. Sprzątam po was, bo pozostawialiście deski z takimi gwoźdźmi, jak ktoś pójdzie na grzyby, to a nie, to dobrze, to bardzo dziękuję i tak dalej. No ale może się okazać, że po prostu akurat właśnie będziecie kopać coś, przejeżdża, nie wiem, myśliwy, policja, czy ktokolwiek, kogo tam
będzie akurat tyłek swędział. No i dlatego muszę wam powiedzieć, że to tak jak mówię, no te całe akcje kradzieżowe są tak zrobione dla zabawy, że nikt nic nie kradnie tak naprawdę, ale no żebyście wiedzieli, że to każdy kawałek Polski do kogoś należy. Te działki są tak podzielone, że nie ma ziemi niczyjej. No i po prostu jak chcemy gdzieś skądś coś zabrać, to warto by było wcześniej się skontaktować, tak muszę powiedzieć, formalnie i legalnie, żeby to było. Ale przeszedłem tutaj specjalnie jeszcze, bo zobaczcie, jarzębina rośnie w tym pasie. Takie małe drzewka, widać, że też od czasu do czasu są po prostu wykaszane i rosną kolejne, ale nie owocują, nie kwitną, no bo jak mają to zrobić, jak co roku są wycinane albo co dwa. Więc na przykład jarzębina, tam właśnie czarny bez zbierałem, tutaj teraz czeremchę pospolitą sobie zaznaczyłem na szaber jesienny, czasami jakąś śliwkę się znajdzie, mirabelkę, czy nawet jakąś dziką jabłoń, wiecie, nieraz, znaczy dziką, no czasami ktoś jedzie, wpierdziela jabłko, po prostu rzuci do rowu, tak jak i zresztą inne śmieci ludzie potrafią rzucić, ale jabłko to akurat dobrze, że rzuca. Tutaj, a nie do kosza, to się rozłoży, użyźni glebę i czasami się wysieje jakaś jabłoń. Nieraz warto, jak jest taka młoda, spróbować w ogrodzie, bo może się okazać, że jakaś silna jabłoń wyrosła, więc czasami się opłaca. Bardzo żałuję, że się nie pospieszyłem z tym, z tą jabłonką koło mojej siatki, dlatego teraz staram się właśnie zaznaczyć sobie wcześniej i robić takie rzeczy. Jeżeli jakaś roślina ma tak czy siak iść pod topór i być zniszczona, no to lepiej, żebyście sobie to zabrali do domu i uratujecie sobie tę roślinę. Przy okazji zaoszczędzicie, nie wiem, 30 zł na sadzonkę. Te pieniądze nie są tutaj najważniejsze, no nie jest to dużo tam 30 zł zapłacić za sadzonkę jakąś, prawda? Dobra. Tyle chciałem, dziękuję wam serdecznie za uwagę, zachęcam do spacerów, do zorientowania się, co jest w okolicy, możecie sobie wgrać jakąś aplikację na telefon, porozpoznawać rośliny i zobaczyć, czy nie czasem warto ich posadzić u siebie, tym samym możecie z tych pasów przydrożnych jakieś rośliny się pozbyć, która i tak pewnie by była ścięta, a zasadzić ją u siebie i mieć coś fajnego w ogrodzie. Dziękuję bardzo za uwagę. I do zobaczenia, miłego dnia. Pa, pa.